Pani Chrzanowsko o zabranie głosu. Moja kochana dawna uczennice, po prostu trudno mi się z wami rozstać. I dlatego chcę powiedzieć parę słów. Cieszyłam się bardzo dawno na ten zjazd, ale to, co było wczoraj i to, co jest dzisiaj, naprawdę przeszło moje oczekiwania. Spotkałyśmy się my, dawna kadra instruktorek, z tak serdecznym przyjęciem i z tak jakimś, naprawdę wyjątkowo jakimś nawet czułym, każdym słowem, że to jest naprawdę głęboko wzruszające. Ja doskonale rozumiem to, że wspomnienia szkolne są bardzo miłe. I doskonale rozumiem to, że wy oceniacie wkład naszej pracy. Ale ja tutaj chciałam trochę odwrócić sprawę. Mianowicie, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, jaką niesłychaną i satysfakcją, i wdzięcznością przepełnia się serce tych starych belfrów, którzy widzą rezultaty swojej pracy. Ja doskonale pamiętam nasze prace zaraz po okupacji. Pamiętam te trudy, jakie ja osobiście wam wkładałam na was. Co prawda te pierwsze roczniki powojenne to były te roczniki trochę starsze, takie co przeszły okupację i można było rozmaitych niezwykłych rzeczy od nich wymagać. I rzeczywiście niezwykłe rzeczy się wyczyniały. Ale potem przyszły lata, kiedy były młodsze już uczennice. I te wszystkie tak samo naprawdę spełniały swoje zadania. I wy nie macie pojęcia, jak jest przyjemnie spojrzeć na was i jak jest przyjemnie pomyśleć sobie, że są uczniowie, którzy przeskoczyli swojego mistrza. Na pewno. Bo ja widzę wśród was tyle zapału, tyle inicjatywy, tyle jakichś bogatych pomysłów, że to się naprawdę nie da po prostu wypowiedzieć, jaka to jest dla nas radość. Ja dostałam tutaj osobiście, zresztą wszystkie instruktorki tak samo, masami kwiatów. Gdybym ja mogła te wszystkie kwiaty rozrzucić po was, to by właściwie była wielka, dla mnie największa przyjemność. No to byłby gest zanadto patetyczny, żeby go naprawdę wykonywać, ale wierzcie mi, że w swojej myśli i w swoich zamierzeniach rzucam teraz wam mnóstwo róż i mnóstwo gwoździków. Niestety wczoraj na spotkaniu w szkole nie zdołałam obejść wszystkich grup, bo przyznam się szczerze, że każda grupa mnie tak wciągnęła, że i tak mnie szalenie interesowała, że już potem, kiedy chciałam obejść resztę, to już było trochę za późno. Ale raz jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jeżeli nawet nie mogłam wszystkich obejść, to wszystkim dziękuję i dziękuję tutaj naprawdę wszystkim Zofiom, Mariom, Martom, Annom, Stefaniom i wszystkich moich dawnym uczennicom najserdeczniej. W wypowiedziach moich przedmówczyń padło słowo pionierstwo. Nasza szkoła, szkoła krakowska, ja mówię nasza szkoła, mimo że sama jestem absolwentką warszawskiej szkoły, ale równie jestem przywiązana do tej mojej dawniej nieistniejącej już dzisiaj uczelni, jak do tej, w której kilkanaście lat pracowałam. Otóż nasze szkoły zawsze były pionierskie. I teraz, kiedy my mamy, jak słyszę, już 100 tysięcy pielęgniarek,
chcę się zastanowić nad tym, czy jest jeszcze czas odpowiedni, historycznie biorąc, na to, żeby ciągle mówić o pionierstwie. Ale my spójrzmy na to od strony chorych. My się zastanówmy nad tym, jak się chorym powodzi w szpitalach. Czy my jesteśmy zadowolone z poziomu usługi choremu przez pielęgniarki? Dlaczego? Ja nie mówię tutaj wcale, proszę mnie tu źle nie rozumieć, że ja o to winię, powiedzmy, naszą krakowską szkołę. Wiem doskonale o tym, że tradycje, że chory jest pierwszy, że jego prawo jest najwyższym prawem, są ciągle w szkole żywe. Że pod tym względem się nie zmieniło. Ale szkoły powinny sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że jest olbrzymia rozbieżność między tym, do czego dążą, a rzeczywistością, jaka jest. Dlaczego chorzy boją się szpitali? Dlaczego chorzy wychodzą ze szpitala zaniedbani? Dlaczego chora, która tydzień temu wróciła z jednego z czołowych szpitali pozakrakowskich, ciężko chora staruszka, nie była ani razu myta w szpitalu i sama się nacierała, żeby nie dostać odleżeń. Dlaczego tak się dzieje? Czy tylko dlatego, że pielęgniarek jest mało? Czy nie ma pielęgniarek siedzących w dyżurkach i myślących o czym innym, niżeli o chorym? Ja tutaj słyszę bardzo wnikliwe uwagi socjologów, psychologów, które to wszystko powinny wziąć pod uwagę. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że obecny czas jest czasem trudnym. Wszyscy ciągle wiemy o tym, że istnieje znieczulica społeczna, tak zwana. Wiemy doskonale o tym, że pod wpływem bardzo licznych bodźców przy środkach masowego przekazu, gdzie się ciągle wszyscy dowiadują o tych okropieństwach, które się dzieją na tym świecie, prawem po prostu psychologicznym, prawem jakiejś samoodporności koniecznej, człowiek na niektóre rzeczy obojętnieje. Ale czy te wszystkie rzeczy nie powinny być wzięte pod uwagę właśnie w programowaniu i w programie wychowawczym? Przecież nam o to chodzi, żeby chorym dobrze się działo. A nie to, żeby słyszeć ze wszystkich stron, naprawdę ze wszystkich stron Polski, oczywiście z wyjątkami bardzo chlubnymi, że chorym niedobrze się dzieje w szpitalu. I to szkoła powinna wziąć pod uwagę. I to szkoła, raz jeszcze powtarzam, że ja tutaj nie ginę szkoły wcale, tylko zastanówmy się nad tym, to oczywiście nie dziś na pewno, dlaczego tak się dzieje. I teraz ten duch pionierstwa, o którym mówiła zresztą już koleżanka Hutner, o którym wspomniała też koleżanka Chybowska, to, koleżanka Lisowa, to przecież jest rzecz zupełnie zasadnicza u nas. I nasze absolwentki szkoły krakowskiej powinny być ciągle tymi pionierkami i muszą być do tego przygotowane. Bo przecież my chcemy ciągle, ażeby hasłem szkoły była to dobro chorego jest największym prawem. I nad tym się zastanówmy, żeby to nie było tylko pięknym hasłem, tylko w jaki sposób mamy to hasło realizować. Dziękuję serdecznie pani Szalowskiej za zabranie głosu i za sprawienie tej wielkiej przyjemności uczennicom.